Dzień dobry, witam w dodatkowym odcinku dotyczącym obsługi programu Shotcut. Chciałem pokazać, jak w prosty sposób, w zasadzie dwoma kliknięciami, można zrobić animację poklatkową właśnie w szotkacie. Jak widzicie, mam już otwarty tutaj pulpit z nowym, wczytanym projektem dotyczącym animacji poklatkowej. Przygotowałem sobie też wcześniej zdjęcia. Tutaj jest 90 parę, o ile dobrze pamiętam, Prawie 90 zdjęć, z których chciałbym ułożyć sekwencję, jak z rozsypanki powstaje jeden obraz, plus jeden niesforny element, który do, tej, do tego obrazu wskoczyć początkowo nie chce. I w zasadzie z tej o 90 zdjęć, to co muszę zrobić, to jest naprawdę dwa kliknięcia. Przede wszystkim wybieram Otwórz plik. I tutaj mam już wybrany właśnie folder, ale mogę też wskazać folder, bo otwiera się ostatnio otwarty, ale jeżeli będziecie korzystali na przykład z innego folderu, to wskażcie po prostu folder, w którym są zapisane wasze zdjęcia. I słuchajcie, nie trzeba importować wszystkich zdjęć. Co jest ważne, nie trzeba ich importować wszystkich. Wystarczy tylko i wyłącznie jedno pierwsze zdjęcie. Przy czym zobaczcie, ja mam je już wszystkie wcześniej, pozmieniałem nazwę, żeby się zaczynało 1, 2, 3 żeby numeracja była przejrzysta i prosta, więc w razie czego, jeśli nie do końca będzie chciało importować, zmieńcie numerację w Waszych zdjęciach, żeby była kolejna. Chodzi o to, żeby była kolejna, może być 9028, 9029, nie ma problemu, ważne, żeby była kolejna numeracja. Wybieram zdjęcie numer 1, to, które u mnie jest jedyneczką, daję otwórz, moment, żeby program sobie tutaj go wczytał, jest już wygrane, to jest zdjęcie, które sobie otworzyłem. I teraz zobaczcie, tutaj u dołu, w, w zasadzie w środkowej części pulpitu, są właściwości. Klikam na właściwości i mam taką, taki obszar, który muszę zaznaczyć, który muszę tutaj ten czarne, czarne pole kliknąć, sekwencja obrazów. Klikam, pojawia się ponowne ładowanie sekwencji obrazów. I zobaczcie, Czary Mary e, Shotcut zaimportował wszystkie zdjęcia i stworzył z nich animację. Wyświetlam tutaj na podglądzie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. OK, wszystkie zdjęcia są dodane. Jak widzicie, jedno po drugim, zrobione wcześniej, oczywiście odpowiednio sfotografowane, powoduje, że jest płynna animacja. Przytrzymuję lewym przyciskiem myszy na tym właśnie obrazku, który jest w podglądzie i przeciągam tutaj na oś czasu, na timeline, upuszczam, daję bezpośrednio w tym momencie moją animację. To co jest ważne, słuchajcie, to zobaczcie, że to jest powtórzenie jedna klatka na obraz. Jedna klatka na obraz, co oznacza, że będzie około 24-25, w zależności od naszego projektu, klatek na sekundę. Jeżeli ja mam 90 zdjęć, to powoduje, że całość będzie trwała troszeczkę ponad 3 sekundy. Może być krótko. Wydaje mi się, że dla takiej płynności, dla mnie przy tym moich zdjęciach, nawet jeśli to będzie wyglądało troszeczkę. E, powolniej będzie w porządku. W związku z czym ja sobie przybieram trzy klatki na obraz. Trzy klatki na obraz to znaczy, że będzie trzy razy wolniej. Trzy razy wolniej, czyli mniej więcej osiem. E, e, obrazów, 8 zdjęć na jedną sekundę filmu i polecam szczególnie wszystkim tym, którzy rozpoczynają swoją przygodę z animacją poklatkową. Wydaje mi się, że to jest też odpowiednia ilość zdjęć na sekundę. Oczywiście w zależności od tego, jaki macie postęp ruchu, jak, jak bardzo płynne chcecie mieć animację, i tak dalej. Ok, daję 3 klatki na obraz. Widzicie znowu podobne ładowanie sekwencji obrazów, i teraz bardzo ważna rzecz. Tutaj na timeline nic mi się nie wydarzyło. Dalej to wygląda tak jak wygląda, ale muszę jedną rzecz zrobić. Najeżdżam na końcówkę mojego klipu dodanego tutaj, tak. Widzicie, że pojawia się taki czerwony zaznaczony element, który wskazuje końcówkę klipu, również strzałeczki. Przytrzymuję znowu lewym przyciskiem myszy, i muszę w prawo rozciągnąć, w prawo rozciągnąć do końca, do końca, na ile to jest możliwe. O, i teraz widać, że ten klip jest mniej więcej trzy razy dłuższy, w związku z czym będzie animacja trzy razy wolniejsza i całość będzie trzy razy, mam nadzieję, lepiej widoczna i czytelna. Przesuwam suwaczek sobie na początek, e, naciskam przycisk play i to jest moja animacja. Voilà, gotowe. Gotowe, oczywiście teraz mogę dodawać do tego jakąś muzykę, mogę dodawać jakieś efekty, filtry. To wszystko znajdziecie w innych częściach naszego przewodnika po szotkacie. Również znajdziecie tam w jaki sposób wyeksportować, bo na razie mamy stworzoną sekwencję animacji pokładkowej. Trzeba nacisnąć jeszcze na eksportu i wyeksportować, ale w innych częściach przewodnika wszystkie informacje znajdziecie. W razie czego proszę kontaktujcie się ze mną. Bardzo dziękuję za uwagę. Udanych a i satysfakcjonujących doświadczeń z animacją poklatkową.